Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie. Ostatnio trochę mnie poniosło, dlatego dzisiaj próbujemy wrócić do naszego bogactwa, które odcinek temu mieliśmy, tak? No ale coś się z tym wydarzyło. No to musisz zobaczyć poprzedni film, żeby się oczywiście dowiedzieć. 2% na AWP Prince w tejże skrzyni, no i otwarcie niżej, ta AWP spadłaby w nasze ręce. No ale zobaczmy dalej, czy ta skrzynka ma tutaj jakąkolwiek szansę na powodzenie. Póki co dwa otwarcie za nami, dwa razy na minus i jeszcze raz sobie tutaj kliknę. 5000 zł prawie już w tym momencie poszło na tą skrzynię. No i niestety 2% okazało się dzisiaj, że jest to za mało, żeby zdobyć tą AWP. No ale mam nadzieję, że tutaj na 10% może ta skrzyneczka odda nam. Dlatego kręcimy 1800, wydajemy 300 zł więcej. No ale tych procentów na trafienie tych lepszych temów też również ciut więcej mamy. 1600 zł, otwarcie 200 zł na minus, bo nie dostaliśmy żadnej AWP Fate, ani nic z tych rzeczy, więc no ja tutaj muszę podjąć ryzyko, żeby spróbować odbić to, co na tamtej skrzyni od któregoś z was straciliśmy. No i mamy tą AWP Fate, która daje nam definitywny plus z tego otwarcia i daje nam 5000 zł, które na pewno nam się na dalsze opanie przydadzą. Oczywiście również wspominam o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem, łapam górę pod filmem, komentarzyk napisz na Discorda, no i oczywiście użyj kodu CROXY na GeForce. Jak oczywiście są pełnoletnim jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny tutaj przycisk, kod promocyjny, no i wpisujesz kod CROXY przez WX, który da ci 5% więcej, no i oczywiście skrzyneczkę na start za free dla nowych użytkowników. No powiem tak, jedna para rękawic na 5 otwarć, no powiedzmy, że jest to dosyć słaby biznes, tak? No biorąc pod uwagę, że mamy te 5 skrzynek tutaj, no to właśnie chociaż jedna para rękawic powinna lecieć, no ale no jedna para rękawic dla nas na tych 20% to ewidentnie za mało. Dlatego próbujemy dalej, może uda nam się zdobyć dwie na raz. Spadają tutaj, no myślałem, że ciut lepszy stan będzie, niestety tylko 1200 zł. Zobaczymy jak będzie dalej, no myślę, że w końcu musi spaść otwarcie, gdzie rękawice spadną nam w sztukach minimum dwóch. Więc zobaczmy, no coś tutaj długo ładuje teraz tą skrzynkę, więc podejrzewam, że może to będzie w końcu to otwarcie, gdzie faktycznie te rękawice spadną nam w sztukach dwóch, no ale no niestety mamy tylko jedną parę rękawic, dlatego próbuję ostatni raz się tutaj zabawić z tą skrzynią, no i zobaczymy jak nam pójdzie i powiem wam tak, trzy pary rękawic to jest definitywnie coś, na co ja tutaj czekałem, ale się szczerze tego no nie spodziewałem, że tutaj będziemy w stanie jeszcze to przekuć, że tak powiem, rzeczywistość, ale no na szczęście tutaj skrzyneczka zaczarowała na koniec. No i co, no idziemy na patelkę, trzeba tutaj również zaczarować skrzyneczką dla Sigm, która w ostatnim odcinku no na koniec po prostu tak nas odkuła, że to jest niewiarygodne. No M9 stary Doppler spadła, spadł Fire Serpent z tej skrzyni, naprawdę fenomenalne otwarcie ta skrzynka w poprzednim odcinku miała, więc lecimy z nią po raz kolejny na oczywiście następnym filmie. No taki Ikarusik, no jest to bardzo ładny skin, nie mówię, żebym go nie przygarnął, tak? Zobaczmy, tutaj mamy kałaszka Green Laminate, no niestety no nie ma to nawet wartości 100 zł, no ten z SG kosztuje no właśnie 740 zł, to już dobrze pamiętam, no ale zobaczmy dalej, jest AK Vulkan dla nas, to jest 1100 zł, bardzo ładnie wracamy, no i zobaczmy, czy tutaj jeszcze coś się zadzieje. CZ-ka za 20, Victoria, no bitwa też mam nadzieję, że będzie Victoria, no i chyba będzie, tak, oj, czekaj, żartowałem jak coś. No słuchaj, zostało nam na ostatnią batelkę, na 10 skrzynek, 10% luksuri, 2800 zł, jest to bitwa all-in, jeżeli tutaj nic nam nie sypnie, no to odcinek będzie niestety spisany na bardzo, ale to bardzo duże straty, więc mam nadzieję, że no, że ta Dragon Lorka nie pójdzie tak naprawdę na darmo na dzisiejszym filmie. No nie tylko Dragon Lorka, tak, bo sprzedałem i Dragon Lorkę i tego Butterfly'a, którego bardzo nie chciałem sprzedawać, bo no kurczę, no to była taka ala pamiątka trochę po tym odcinku, który tak nam sypnął, że no naprawdę, no ten nasz ekwipunek naprawdę wyglądał fenomenalnie, ale no właśnie, no chyba że tak powiem, tutaj data ważności tej AWP-ki Dragon Lore i tego Butterfly'a no chyba zbliżała się ku końcu, że no niestety dzisiaj cały ten budżet musiał zostać stracony, znaczy no może jeszcze nie cały, bo tutaj 3000 zł udało nam się z tej bitwy nazbierać, no jest to jakiś tam profit rzędu
200 zł, 240, no ale umówmy się, no nie jest to suma, która nas cieszy po dzisiejszym odcinku, biorąc pod uwagę to, ile dzisiaj wydaliśmy. No jest to po prostu strata gigantyczna, 3200 zł. Myślę, że na sam koniec dzisiejszego filmu mogę zaryzykować sobie skrzynkę Eagle. Otworzymy sobie taką 3000 zł. No i co, no dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Ale mi ewidentnie, no dzisiaj się dobrze chyba nie bawiłem.